z tej strony Prosołt i witam was w kolejnym odcinku z Mad Max. Jak ostatnio pamiętacie, opuściliśmy sobie zewnętrzne grobowce i zniszczyli nam kryjówkę Chamber Bucketa. Uciekliśmy z tego statku i polecieliśmy w stronę Czarnej Topieli. Zrobiliśmy sobie w tamtym odcinku kościany obóz. I w tym odcinku sobie zrobimy jeszcze konwój tutaj w Czarnej Topieli, bo właśnie po niego sobie pojechałem. No i widzę, że tutaj są panowie. Dobra, idziemy do konwoju. Coś tam się zniszczyło. Czy to nie był straszak czasami? Nie, dobra. Musiało być auto w takim razie. Dobra. Ez. Wow, nie, dobra. Zgniatacz. Co jest? No nie, ucieknie mi. Nic żeś nie dostał. Wyborowcy. Skrotus rozmieścił wyborowców na całych pustkowiach. Likwiduj ich, żeby zmniejszyć poziom zagrożenia. Okej. Wow. Wypad frajerze. No nie! O, co za frajer? Nigdy nie złapę tego konwoju. Kurwo, jebana. O matko, ale mną rzuciło. Ale to są debile. Dobra.
zagrożenie zmniejszone do 4. Nie. Dobra, szybko wchodź, 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 wchodź. No i walnia. Kurwa. Dwa debile normalnie. Ja i ten typ. Co ja zrobiłem? Co ja w ogóle się wwaliłem chyba w tą czarną topiel właśnie. No i dziękujemy panu. Jeszcze cię ograbimy. Bo możemy. Dobra, jak już zrobiliśmy sobie ten konwój. Ozdoba na maskę. I co mi po tym? Snajper z pustkowi też mi się pokazał. Ale wiecie co? Zrobimy sobie straszaki. Czyli znowu zrobimy sobie kółko w sumie. Dobra. Zagrożenie obniżone. Fajnie. Ale tak trochę w sumie. Ty, ale ja nie mam wszystkich straszaków ogólnie odblokowanych. Aj. O. Z przodu, taka czacha najlepiej pasuje. No, wspaniale, dokładnie, wspaniale. Nie, naprawdę, podoba mi się ten Mad Max. Ja sobie go jeszcze nawet kupię na PlayStation 4. Ogólnie są niby jakieś pogłoski o Mad Maxie 2, ale dopiero w tym roku, jak są jakieś pogłoski, albo w tamtym jeszcze nawet roku. Dobrze, to w takim razie jedziemy sobie do kolejnego straszaka. A, to mogę normalnie rozwalić. Albo nie. Dobra. O, jeszcze złom wypadł. Fajen. Dobrze, że nie miałem amunicji, bo bym strzelił znowu przypadkowo. Nie wiem, co ja z tym mam. Dobra, tu mamy kolejne straszaki.
Dobra. Idziemy dalej. Troszeczkę obniżone zagrożenie. Już widzę kolejnego. No i dobra. Dobra, ale ogólnie ja bym sobie pojechał jeszcze tutaj. Bo ile nam... Jeszcze dwa straszaki, kurde. To nie, wiecie co, najpierw pojedziemy tutaj. O, mamy kolejny obóz, ale to nie teraz. Dobrze, że mamy ten zaznaczony. O, mamy kolejnego straszaka. Super. Po niego właśnie przyjechałem. Dobra, ekstra. Mamy chyba kolejny obóz jakiś. Pęknięte rury, wyścig śmierci. Startuj wyścigach śmierci, żeby zdobywać żetony Gryfy i odblokowywać nowe pojazdy. I ostatniego straszaka już mamy na zaznaczonego. Ja go nie zauważyłem wcześniej. Dobra, walcie się. O, fabryka paliw. Kolejny obóz. Obóz Ogara. Fabryka paliw. Wow, prawie mi się samochód przewrócił. Dobra. Ile mamy tutaj snajperów? Dwóch. A gdzie może być kolejny? Chyba tutaj, nie? Mam jeszcze snajperów zrobił. Bo zrobiłem konwój, wszystkie straszaki. No i... No i tutaj mamy obóz krawędź. Fabryka paliw, konwój, straszaki. Czarna topiel. Czy mi się to zmieści w tytule, tak myślę, wiecie? Tylko nad tym się zastanawiam, tak szczerze. Dobra, pójdziemy sobie tutaj. Shots, darkness, regent, saint, be on guard.
O, mamy kolejną ozdobę na maskę. Matko, nie! 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 Dobra, teraz z tyłu. Dobra, idziemy stąd. Ała! Nara! Dobra. Ale my też poleciliśmy. Nara, frajerze. Wow, co tam jeszcze wybucha? Mam cię. Dobra. Używaj balonów w posterunkach obserwacyjnych, żeby zaznaczyć na mapie ważne miejsca i odblokować szybką podróż. Okej. No to chodźmy. Dobra. O, mamy paliwo, fajnie. I strzępek historii. Projekt Omdlenie, etap 5, skuter śnieżny. Nie zginiemy razem z pozostałymi. Jeśli ktokolwiek zbliży się do naszego pojazdu, osobiście upierdolę mu kończyny. Sara. Dobra. Niech co tam leży. Mamy kolejne miejsce poszukiwań. No powiem wam, że dosyć dużo jeszcze nam zostało tutaj do roboty. Mam ochotę pójść jeszcze do Griffy. Ale kurde, to daleko jest. Poza tym nie wiem, ile mam żetonów. Nie wiem, czy mi się opłaca. Dobra, w następnym odcinku może zabierzemy się za obóz wydobywczy Krawędź. Może za spotkania też. Mamy tutaj też ten wyścig śmierci, pęknięte rury. Ale nie no, ja muszę coś teraz zrobić jeszcze. Dobra. Ja chyba po prostu to nazwę Czarna Topiel 100%.
aktywności poboczne czy coś takiego. O kurde, mamy snajpera. Nara. Ej, właśnie. What? Ale żeś się walił pod opony. Misja snajperska. Ja nawet snajperki nie mam, lol. Rozmawiaj z mieszkańcami Puskowie, żeby otrzymywać nagrody i przydatne informacje o świecie. Avert your deadly stare, Walker. You do not want my hide. No, you want to kill the suckling swine of Scrotus's hordes. They have a camp on edge of outer graves. View alone might be worth the massacre. But see to it that the war crier is muffled, or he'll pump them all up with his damn yells. Huh. If you feel nimble, there's a dangerous hidden pathway which might give you a bit of an edge in the carnage. Trochę długie napisy. Okej. Okay. Obóz Krawędź. Ufortyfikowany obóz budowany na obrzeżach zewnętrznych grobowców. Poszukaj wzdłuż ściany klifu ukrytej ścieżki, by wkraść się do niego niepostrzeżenie. Informacje dodatkowe. Użyj snajperki, żeby unieszkodliwić obronę. Ostrożnie poruszaj się na półkach. W dolnym obszarze wiszącej budowli znajdziesz część do projektu. Okej. Okay. Dobra, fajne informacje. Przydadzą się. Idziemy na kolejne spotkanie dyplomatyczne normalnie. Kurde, typie. Wszystko okej? I'm going. Wait here. I was too close. Hurt badly. Stink. Gum in his sick pups. I'm crisped up. End it. Please. Just end me. Mieszkanie Spuskowi leży ledwie żywy niedaleko łodzi Chama. Dobij go i zbierz łup. Nagroda łup. Dobij mieszkańca Pustkowi. Okej. I to są kolejne informacje i prawdopodobnie też na temat obozu. Wow. Ej, czy to są pola minowe?
Korzystaj z psa w łaziku, by znajdować i oczyszczać pola minowe. Spowoduje to spadek zagrożenia ze strony Skrotusa w regionie. To nie. Idziemy do snajpera. Ściągniemy go sobie. Aktualnie psa tutaj nie możemy mieć. Jeszcze chyba nie znaleźliśmy żadnego. Dobra. No i żegnam. Czy mamy tutaj coś? Nie, chyba nie. Nie wiem jeszcze do tego typa pojechać. Dobra, to już ostatnia aktywność, jaką zrobimy. Explosions, none. Someone who wanna get at him better deal with his boys and dish out some of that bing boom. Dobra. Pro niego ogar stryczek, który jest podobno wrażliwy na eksplozję. No i tam jakieś inne. Mało potrzebne rzeczy, że tak powiem. Dobra. Słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Zapraszam do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. Na razie i cześć, do zobaczenia w następnym odcinku z Mad Max.